W dynamicznym świecie Warzone 2.0 różnica między życiem a śmiercią może być tak niewielka jak kilka kresek na suwaku ustawień. Więc jeśli chcecie zdominować pole walki w Almazra, to w tym materiale znajdziecie najlepsze ustawienia. Właściwe ustawienie czułości jest niezwykle ważne w każdej grze FPS i sprowadza się do znalezienia idealnej równowagi między szybkością a precyzją. Trzeba zachować zwinność, by móc błyskawicznie obrócić się w stronę wroga, bez względu na to, skąd się pojawi, ale nie chcemy też, by celownik przelatywał na drugą stronę ekranu za każdym razem, gdy tylko pomyślimy o dotknięciu drążka. Oczywiście zawsze będzie to kwestia osobistych preferencji, ale uważamy, że ustawienie czułości drążka w poziomie i w pionie na 6 jest dobrym rozwiązaniem. Strzelanie z biodra jest w porządku, gdy walimy z broni automatycznej z bliskiej odległości, ale sporo czasu spędzicie też mierząc z celownika, by oddać perfekcyjne strzały w głowę i górną część klatki piersiowej. Żeby ułatwić sobie wyprowadzanie takich ataków, ustawienie mnożnika czułości na 0,85 powinno dać Wam właśnie taki poziom kontroli, jakiego szukacie. Czułość jest mniejsza niż w ustawieniach domyślnych, co oznacza, że precyzyjne strzały przyjdą Wam z większą łatwością. Żeby pomóc Wam w jeszcze bardziej precyzyjnym wbijaniu headshotów, Warzone 2.0 posiada również szereg funkcji wspomagających celowanie, które nieco spowalniają celownik, gdy macie na muszce wroga. I chociaż opcja domyślna jest jak najbardziej w porządku, to opcja Black Ops jest najlepszym rozwiązaniem. Spowalnia celowanie w miarę zbliżania się do celu, by pomóc w dokonaniu ostatnich mikropoprawek. Zagłębiając się w nieco bardziej techniczne rzeczy, opcje krzywej czułości celowania generalnie określają związek pomiędzy tym, co robimy z drążkami, a tym, co widzimy na ekranie. Przy standardowej krzywej gra będzie próbowała przeciwdziałać wszelkim przypadkowym ruchom, które możecie wykonać, monitorując nietypowo silne ruchy, np. szarpanie w lewo lub w prawo, a następnie automatycznie wykonując ruch w grze w przeciwnym kierunku, by utrzymać stabilność ekranu. Jeśli jesteście trochę niezdarni, to może warto spróbować. Opcja liniowa całkowicie usuwa ten mechanizm monitorowania, co oznacza, że wasze ruchy zostaną dokładnie odwzorowane. Jednak tym ustawieniem, które zwykle wygrywa, gdy już się do niego przyzwyczaimy, jest krzywa dynamiczna, która przyspiesza celownik, im dłużej wciskamy drążek, co ułatwia szybkie poruszanie kamerą i uniemożliwia innym podkradnięcie się do nas. Jednocześnie jednak spowalnia ona celownik pod koniec danego ruchu lub podczas celowania w dół, dzięki czemu nadal możemy oddawać precyzyjne strzały. Miodzio. Podobnie jak w przypadku najnowszego Warzone i tak naprawdę w każdym FPS-ie, im niżej ustawicie martwe strefy, tym skuteczniejsi będziecie. Martwa strefa to niewielki obszar, w którym gra nie rejestruje ruchów kontrolera, więc o ile ustawienie ich do pozycji, w której czujemy się komfortowo, może początkowo sprawić, że wszystko stanie się nieco chaotyczne, to gdy już się do tego przyzwyczaimy, okaże się, że mamy jeszcze większą kontrolę nad celowaniem. I od tego momentu prawdziwa martwa strefa będzie wszędzie tam, gdzie się udacie. Podobnie jak w wielu innych grach Battle Royale, w Warzone 2.0 ważne jest, by rozpocząć grę w dobrym miejscu na mapie, a następnie szybko przejść do działania. By jeszcze szybciej postawić stopy na ziemi, możecie wyłączyć ustawienie automatycznej aktywacji spadochronu i ręcznie pociągnąć za linkę nieco bliżej ziemi, skracając tym samym czas, jaki spędzicie na delikatnym opadaniu na ziemię. Pamiętajcie tylko, że wyłączyliście te opcje, bo w przeciwnym razie możecie dolecieć do ziemi szybciej niż wskazywałby na to zdrowy rozsądek. Warzone 2.0 oferuje również kilka układów przycisków do wyboru, ale oczywiście jako gracze Xboxa możecie zajrzeć do aplikacji Akcesoria, kiedy tylko zechcecie, i stworzyć swoją własną konfigurację. Jeśli korzystacie z kontrolera z dodatkowymi łopatkami, takiego jak Elite Series 2, możliwe, że będziecie chcieli oprzeć na nich część układu przycisków, ale dla każdego, kto posiada bardziej standardowy kontroler, opcja taktycznego układu przycisków jest prawdopodobnie najlepsza. Dzięki niemu kucanie, ślizganie się i nurkowanie są przypisane do prawego drążka, co oznacza, że wasz kciuk nigdy nie musi go opuszczać. Pozostajecie super mobilni, ale wciąż możecie wykonywać tak istotne ruchy jak dropshotting. Automatyczny sprint taktyczny był modny w czasach, gdy istniało jeszcze przerywanie w ślizgu, ale ponieważ ten konkretny manewr nie jest już dostępny w Warzone 2.0, nie ma powodu, by automatycznie sprint włączać. Wyłączając tę funkcję, zachowujemy możliwość powolnego i ostrożnego poruszania się, kiedy chcemy, wiedząc, że od taktycznego sprintu dzieli nas tylko szybkie naciśnięcie przycisku.
Warzone 2.0 posiada znacznie bardziej rozbudowany system lootingu niż oryginał, pozwalając na noszenie dodatkowych przedmiotów w plecaku, a nawet podbieranie rzeczy noszonych przez poległych graczy. I jest to świetne usprawnienie. Jednocześnie nie chcecie tracić czasu na zastanawianie się, które przedmioty wziąć, a które zostawić, ani też przypadkowo przeładowywać, gdy próbowaliście coś podnieść. Dlatego, żeby ułatwić sobie szaber, pamiętajcie o ustawieniu opcji interakcja-przeładowanie na traktuj interakcję priorytetowo. Przy tym ustawieniu jednokrotne naciśnięcie przycisku spowoduje podniesienie każdego lootu, który jest w zasięgu ręki, co pozwoli Wam na szybkie przechwycenie rzeczy, podczas gdy przytrzymanie go umożliwi Wam przeładowanie. I wreszcie, Almazra to dość niebezpieczne miejsce, więc warto zadbać o jak najlepsze opancerzenie. Najlepszym sposobem na to jest ustawienie opcji zachowanie płyt pancerza na załóż wszystkie, co pozwoli wymienić wszystkie uszkodzone płyty pancerza jednym naciśnięciem przycisku, zamiast robienia tego pojedynczo. Podsumowując, z tymi ustawieniami będziecie doskonale przygotowani na wygraną w Warzone 2.0. Napiszcie w komentarzach swoje własne sugestie i taktyki i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień po więcej porad dotyczących wszystkiego, co związane z Xboxem. Trzymajcie się, cześć!